Dobra, ziomeczki, nie ma czasu. Dzisiaj wyruszamy na naprawdę mega kozacką misję, bo jakoś tak dziwnym sposobem, ale brakuje mi przygód. My ledwo co wróciliśmy na Milionowice jakieś 3 tygodnie temu i za mało podróżujemy po świecie. Ale nie, 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 żeby nie było, nie myślcie sobie, że ja teraz lecę do jakiejś bujnej jaskini i będę po raz kolejny oglądał nowe roślinki w Minecrafcie 1.18. Mamy w zasadzie wszystko, co potrzebne. Jedyne co, trzeba założyć zbrojkę. Jeżeli wyruszamy na prawdziwą podróż, no to dobrze by było zbroję zabrać ze sobą. I teraz tak, otwieramy sobie skrzyneczkę, zabierzemy ze sobą 32 sztuki drewna. Stworzymy dodatkowo, słuchajcie, troszeczkę łódeczek. Myślę, że ze dwie wystarczą, bo lecimy sobie, słuchajcie, na mega ciekawy pomysł. Chciałbym w dzisiejszym odcinku udać się, słuchajcie, na oceany. Co jest na oceanach? Najczęściej oczywiście poza rybami i jakimiś innymi rzeczami występują tam wraki statków. No i okej, podbijanie wraku statku. No, co może być ciekawego w tym, że jest statek i tam, no wiadomo, jakaś jedna czy dwie skrzynki. A no właśnie, wbrew pozorom naprawdę dużo, bo te łupy w tych wrakach statków potrafią być naprawdę mega zróżnicowane i mega przekozackie. Dlatego wpadłem na pomysł, że w dzisiejszym odcinku udamy się na ocean. Jeden, drugi, jeśli będzie trzeba, to i na 5.45. I licząc razem z wami, podbijemy 10 wraków statku, a natomiast potem zobaczymy, co po tych 10 statkach udało nam się zdobyć. Mamy póki co pusty ekwipunek. Mogę nawet te dwie deseczki teraz wywalić. Mamy praktycznie totalnie pusty ekwipunek. Możemy zabrać ze sobą naprawdę dużo rzeczy. I tak jak powiedziałem, podbijemy 10 wraków statków. Na ogólnie niektórych jest jedna skrzynka, na niektórych są dwie skrzynki, bo krążą takie, wiecie, tam legendy, że niby są nawet trzy skrzyneczki, ale ja chyba nigdy nie miałem trzech skrzynek. I zobaczymy, czy będziemy w stanie po tym odcinku, po tylko i wyłącznie 10 statkach, no niby 10 to dużo, ale wiecie, o co chodzi, zapełnić cały ekwipunek w fajnych itemach, na przykład emeraldach, diamentach, TNT, jakichś enchantowanych itemach. I nie, 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 nie będziemy brać ze sobą map do skarbu. Tak, map do skarbu nie zabieramy, bo wiadomo, że na wrakach statków zawsze są te mapy i ja miałbym cały ekwipunek w tych mapach, ale nie o to nam chodzi. Nam chodzi o gotowe rzeczy, takie właśnie jak surowce, czy chociażby TNT. No dobra, ja wsiadłem już sobie tutaj w łódeczkę, jesteśmy około 1000 kratek od Milionowic, więc mam nadzieję, że zaraz jakiś ocean znajdziemy. Wiadomo, że na oceanach najprędzej znajdziemy ruiny, wraki, czy zatopione statki, jak zwał, tak zwał. A tutaj chyba jest otwarty teren. Nie mam, słuchaj, pewności, ale tak mi się coś wydaje, że tutaj faktycznie mogłoby się coś znajdować, chociaż czekajcie, to nie wygląda jak ocean za bardzo. No nie, koza w jeziorze, to już jest za mocne, ej, autentycznie to się zdarza chyba dość rzadko, żeby była koza w jeziorze, co? Ale dobra, w tym momencie, słuchajcie, jesteśmy już na oceanie i tylko do was pytanie, po obejrzeniu tego odcinka, ale koniecznie po, dajcie mi znać, czy chcielibyście więcej takich odcinków, ale na przykład, że podbijam 10 podwodnych świątyń, 10 pustyni i tak dalej, i tak dalej. Znaczy wiadomo, że chodzi o świątyń pustynnych, a nie samych pustyni, no nie? Bo naprawdę można by znaleźć dużo łupów, ale my, tak czy inaczej, zlokalizowaliśmy, słuchajcie, pierwszy wrak statku, więc jeden będziemy mieli w tym momencie, słuchajcie, odhaczony. Musimy sobie tylko wejść oczywiście do środka i zobaczyć, słuchajcie, co tutaj się w środeczku dla nas znajduje, bo tutaj tak, mamy na pewno, słuchajcie, skrzyneczkę. Widziałem ją tutaj dosłownie sekundę temu. Okej, otwieramy ją, a tutaj... co? Wziąłem stamtąd tylko węgiel. Ja nie liczę tego statku. Być może ktoś tutaj był, bo nie uwierzę. Nie uwierzę, że takie rzeczy tutaj były. Dobra, słuchajcie, jesteśmy przy już innym wraku statku, więc spoko. I to będzie w takim razie nasz pierwszy. Już jestem w takim miejscu, że na bank nikogo nigdy tutaj nie było. No nie uwierzę, żeby ktoś tutaj był. Więc wiecie co? Pozwolę sobie wywalić ten węgiel i zaczynamy w takim razie nasz challenge teraz. Otwieram sobie... tą skrzyneczkę, okej, jest grubo. Słuchajcie, jest grubo, mamy 10 golden nuggetów. Mamy 10 iron nuggetów, 5 golden nuggetów, 9 emeraldów, myślałem, że 7, 9 emeraldów i jedną butelkę z exem. Niestety nie, o właśnie, chciałem powiedzieć, że nie wiem, gdzie jest druga skrzynka, ale teraz już wiem. Mamy mapę, mówiłem, że map nie zbieramy. Zabieram natomiast, słuchajcie, książki, które będą wartościowe. I póki co wezmę papier i wezmę także pióro, no bo nie mamy nic ciekawszego. No w tym momencie, słuchajcie, nie wykminię nic ciekawszego, bo po prostu to jest pierwszy statek. Najwyżej potem, jeżeli będą, słuchajcie, te rzeczy, tak jak na przykład zwykły papier, czy zwykły tutaj, nie wiem, piórko, nieciekawe, nazwijmy to, no bo po prostu będę miał więcej ciekawszych rzeczy, no to po prostu będę mógł sobie je niektóre wywalić. Tam za mną była wioska, wiem, ale my, słuchajcie, dzisiaj nie do wioski. My raczej, słuchajcie, szukamy kolejnych wraków statków, bo jeden mamy odhacz... A co tam jest? Nie, tam jest, słuchajcie, góra. Nie, 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 to góra nas nie interesuje. My chcemy, słuchajcie, kolejny statek tutaj zatopiony. W sumie na F5, jak będę pływał,
to będę widział raczej więcej rzeczy. No i tam, słuchajcie, jest właśnie taka świątynia, taka malutka jakby świątynka, no nie, podwodna. To takich 10 też mógłbym znaleźć i mógłbym podbić. Tylko dajcie znać, czy chcielibyście taki odcinek. 10 ruin portalu, też jak najbardziej jestem w stanie to znaleźć, podbić i zobaczyć, co z tego wypadnie. No bo sami widzicie, ruiny portalu, czy właśnie takie świątynie podwodne, one dość często się respią, więc czemu by tego nie sprawdzić? Wow, w ogóle jak fajnie wygląda ten wodospad. A tam, słuchajcie, wystaje z wody małe co nieco. Co to oznacza? Oznacza to, że mamy kolejny statek i być może kolejne dwie skrzyneczki. Fajnie by, słuchajcie, było. Tutaj po lewo patrzę, tam jest świątynia, to na razie jej podbijać nie będziemy. Rozglądam się teraz tylko i wyłącznie za statkami. Ej, ten jest super zachowany, naprawdę w super stanie, więc kurczę, fajnie to wygląda. Szkoda, że będę musiał tutaj to ograbić, więc wbijamy się, słuchajcie, tutaj do środeczka i tak, otwieramy pierwszą skrzynkę. O! Butelka z expem. Kolejne iron nuggety w ilości 8 sztuk i dodatkowo, słuchajcie, jeszcze 7 sztabek żelaza. Spoko, bardzo fajnie, ale my chcemy tutaj, słuchajcie, więcej, więc schodzimy tutaj pod pokład i tu jest kolejna, ojojojoj, dobra, weźmiemy sobie na pewno, słuchajcie, tak, skórzane spodnie ciernie 2, skórzana tunika z klątwą znikania, to tak nie za dobrze, marchewki i ziemniaki, no tego poisonous potato to nie biorę na pewno i wydaje mi się, że czekaj, tutaj nie będzie, a jest jeszcze, jest trzecia skrzynka. Ej, ja nie wiem, czy ja jakby pierwszy raz je znalazłem. Przecież skrzynki w życiu. No ale dobra, weźmiemy ten papier, weźmiemy dodatkowo, słuchajcie, książki, weźmiemy dodatkowo kompas, czyli póki co nie wzięliśmy map i dodatkowo do tego wszystkiego jeszcze nie wzięliśmy, słuchajcie, zatrutych ziemniaków, tak. Dobra, dwa statki za nami, my lecimy dalej, ja tylko szybko przypomnę o sklepie www.abra.ity. Pierwszy link w opisie, kozackie bluzy, aberki, takie czy szare, czy czarne, czy białe, czy z kapturem, czy bez, możecie sobie dowoli wybierać i pamiętajcie o darmowej dostawie od 149 zł, czyli jak zamawiacie na przykład bluzę i kubek w jednym zamówieniu, to nie płacicie za kurier. www.abra.ety. Wpadajcie, zamawiajcie, naprawdę warto. Pierwszy link w opisie, a my tutaj mamy, wow, naprawdę ładne miejsce. Ej, serio, mega, mega kozackie miejsce. Ja cię pierun, gościu, jakie tu góry są. Kurde, fajne miejsce, no ale wiadomo, że milionowice, no to jest najlepsze miejsce do życia na świecie, więc póki co nie będziemy się przeprowadzać. Co? Ej, dobra, to jest za mocne. Mamy, słuchajcie, kwiecistą jaskinię na zewnątrz, razem z lodem. Co? Co to jest za miejsce w ogóle? Wow, ej, serio, autentycznie, słuchajcie, wow, kumacie to? Kumacie, słuchajcie, gdzie my się znajdujemy? Co to jest za przeginka? Ja cię kręcę, ej, jak tutaj ładnie dałoby się to urządzić. To jest po prostu, słuchajcie, jakaś masakra. I dodatkowo to wszystko okraszone lodem. Dobra, kolejny, słuchajcie, tutaj stateczek jest pod nami, więc sprawdzamy, co tutaj się, słuchajcie, w środku znajduje. Ten to już jest totalnie rozwalony, jest tutaj w ogóle świątynia, ale my oczywiście ją olewamy. My, słuchajcie, wbijamy się tutaj, sam papier nie za dobrze, bo mapę, tak jak już mówiłem, olewamy. Niestety, ale świątyni, słuchajcie, ani jednej, ani drugiej, ani trzeciej, ani 45, bo jest ich tutaj 40 milionów, słuchajcie, nie zbadam. Nie, 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 musicie mi to wybaczyć, ale ja tutaj przyszedłem tylko i wyłącznie po skrzyneczki. O, tu jest skrzyneczka, tylko że ona jest pod tym, więc rozwalamy to. O kurde! No tutaj to sypnęło, słuchajcie. W takim razie mamy, o kurde, 14 sztabek żelaza tutaj było, 6 emeraldów, 8 lazurytów i słuchajcie, 9 iron nuggetów. Spoko dropik, wydaje mi się, że mogło być lepiej, ale naprawdę dość ciekawie. No tutaj tych skrzynek jest strasznie dużo. Powinienem tutaj ewidentnie wbić, kiedy będę robił odcinek, jeżeli byście chcieli, właśnie z zwiedzania tych świątynek i też jakby sprawdzenia, co mogłoby nam tutaj dropnąć. Ja cię kręcę. Kolejna taka bujna jaskinia. Patrzcie, jakieś porąbane drzewa. W takim miejscu... Ej, nie, dobra, ten generator nowy z Minecrafta, to słuchajcie, arcydzieło. Absolutne arcydzieło. Okej, słuchajcie, i tutaj widzę już na naszym horyzoncie czwarty stateczek do zwiedzenia. Ej, myślałem tak szczerze, że szybciej nam to pójdzie, na zasadzie, żeby znaleźć 10 statków. Jakoś, nie wiem, ostatnio byłem na wyprawie i znalazłem, nie wiem, 5 statków obok siebie, więc trochę dziwne. Okej, mamy tutaj piórka, weźmiemy piórka. Dodatkowo weźmiemy, słuchajcie, kompas. Kompasy się stakują teraz tak, bo kiedyś się nie stakowały, no nie? I teraz tak, słuchajcie, wbijamy się. Ej, dobra, chyba zawsze były 3 skrzynki. Jednak chyba zawsze były 3 skrzynki. To mi się coś porąbało, bo mówiłem, że nigdy nie widziałem. Dobra, zgarniamy emeraldy, zgarniamy, słuchajcie, lazuryt, zgarniamy to i zgarniamy to. Póki co, słuchajcie, dużo lazurytu, dużo emeraldów, dużo żelaza. Ale nie mamy na przed, słuchajcie, złota za dużo, ani w ogóle diaksów nie mamy. To jest dość ciekawa akcja, bo wydawać by się mogło, że powinno być tego więcej. No ale dobra, tutaj, słuchajcie, z kolei tak, ziemniaki, węgiel. Okej, pierwszy węgiel, bo ten na samym początku odcinka, no to wyrzuciłem, no żeby nie było. No i budki skórzane, feather falling.
póki co, słuchajcie, jak już sami widzicie, bo woli brakuje mi miejsca, ale jeszcze parę slotów jest, więc tak, mamy 4 statki zwiedzone, jeszcze jeden, słuchajcie, i będziemy w połowie. Być może coś tutaj jest obok akurat nas, bo cały czas w ogóle pływam po tym innym oceanie. On jest mega olbrzymi, ale cały czas to jest jeden ocean. No i dobra, słuchajcie, 5 obiekt na naszej liście, czyli będziemy w połowie. Tutaj myślałem, że jest kolejny, ale to tylko, słuchajcie, dirt. No dobra, wbijamy się w takim razie tutaj ładnie, pięknie i obczajmy, co się znajduje w środeczku. Mamy... okej, okay, fajną skrzynkę, no bo tak, dużo emeraldów, słuchajcie, dużo żelaza, kolejne drugie dużo żelaza, patrzcie, już ponad stack w ogóle mamy tych iron nuggetów, ale 26 emeraldów to jest naprawdę dość niezły łup, muszę to akurat, słuchajcie, tutaj przyznać. Wchodzimy tutaj, mamy drugą skrzyneczkę, no a tutaj sam papier i, słuchajcie, same piórka, tutaj nie widzę, aby w ogóle mogła być, słuchajcie, kolejna skrzyneczka, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż trzeba by było to sprawdzić. No nie, słuchajcie, tutaj ewidentnie nie ma jeszcze jednej skrzynki. W takim razie wracam do łódeczki i, słuchajcie, połowa statków jest zdana. O Jezu, w którą stronę ja powinienem teraz się udać? Ej nie, teraz bez jej. No i o to chodzi, słuchajcie. Sekundę temu był jeden, od razu jest drugi i tak, słuchajcie, powinno być. I to będzie szósty, no nie? Skoro szósty, to już będziemy, słuchajcie, mieli bliżej do końca niż dalej, a mój ekwipunek, słuchajcie, już jest dość zadowalający. Naprawdę muszę przyznać, że już w tym momencie mam dość fajną ilość fajnych itemków. Dobra, wyhamowujemy, wchodzimy do środeczka. Oj, tu ze 3 skrzynki mogą być, tak na lajcie, nie? Dobra, sprawdzamy. Okej, okay. Sam papier, same pióra. Niedobrze. Słuchajcie, na pewno start nie jest udany. Odwiedzamy kolejną. Mossblock. Spoko może być. Lederowa tunika to też nie zaciekawie. Ziemniaki takie to nie. Ale zupkę mogę sobie w sumie tutaj wziąć. I teraz tak, słuchajcie, potrzebujemy jeszcze trzeciej skrzynki, która powinna tutaj być. Tylko czekajcie, ja sobie właśnie tutaj przejdę. Okej, jest trzecia skrzyczka. Pierwszy diament, słuchajcie, pierwszy diament mam w tym momencie, więc zostawcie suba koniecznie na tym kanale, bo dobijamy 300 tysięcy subów, naprawdę. Warto sobie tutaj zasubskrybować, żeby widzieć fajne filmiki codziennie. Mamy dodatkowo, słuchajcie, golden nuggety, których dawno nie widziałem, ale pierwszy diament, okej. Okay. Czyli tak, słuchajcie, szósty stateczek, no nie wiem, czy był najlepszy, ale na pewno jeden z lepszych w tym odcinku, no nie? Taki, jeżeli nie najlepszy, to drugi najlepszy. Na pewno całkiem spoko, że tutaj diamencik się trafił, bo diamenty zawsze na propsie, dodatkowo dużo żelaza i całej tej reszty. Tam jest, nie. To jest dirt, myślałem, że to jest kolejny statek. Ej, ale to, jak ciągnie się ten ocean, to jest strasznie mocne. Ajajajajaj, co ja tu widzę, słuchajcie. To wygląda jak dwa statki naraz, ale niestety to nie są dwa statki naraz. To są, słuchajcie, jakby jeden. Tak mi się wydaje, że to jest jeden, ale jest tak rozwalony, że po prostu wyglądał trochę jak dwa z odległości. No ale spoko, wchodzimy do środka. Zbieramy, słuchajcie, pierwszą skrzynkę, okej. Dwie książki, spoko, książki zawsze są na propsie. Na zasadzie, wiecie, to jest mega niedoceniana rzecz. Niby spoko, ale jakby wiadomo, można by je zrobić i nie trzeba by było ich szukać. No ale zawsze spoko, no nie? Tutaj natomiast widzę, że mamy delikatny problem, słuchajcie, ale znajdziemy zaraz tą skrzyneczkę, bo tutaj powinna być jakaś jeszcze skrzynka. No właśnie, jest druga skrzynka. Okej, mamy bloki mchu. Mamy także, słuchajcie, węgiel. Mamy także pszenicę i mamy kolejną skórzaną tunikę. No to już jest dość nieciekawie akurat w tym momencie. I teraz tak, czy my mamy coś tutaj jeszcze? Nie. To jest ostatnia, słuchajcie, w tym momencie. Więc czekajcie, który to jest w ogóle statek? O kurde, to był chyba siódmy, tak? Ej, jeżeli to nie był siódmy, tylko szósty i ja zrobię ten odcinek, a tu będzie tych statków tylko 9, a nie 10, to sorry, napiszcie mi to w komentarzach, ale jeśli się nie pomyliłem, to był siódmy. Wow, naprawdę, jakby Aberka nawet nie umie liczyć do 10, to jest niesamowite. O kurde, patrzcie, co znalazłem! Akurat podwodna świątynia. Ej, nie! Ja cię kręcę, nie? Ja se tutaj normalnie szukam stateczku. Wszystko fajnie, pięknie idzie. A tu chłop znajduje świątynię podwodną, gościu! Bloki pryzmaryny na każdym kroku. Kiedy wiadomo, że ja potrzebuję teraz do budowy mojego ogromnego, największego na świecie lodowca na Milionowicach właśnie pryzmaryny. Ej, spoko w sumie. Trzeba będzie tutaj wrócić, bo to nie jest jakoś strasznie daleko od Milionowic. Ej, nie, to jest przesada. Słuchajcie, kolejna świątynia. To ja nie mogę znaleźć, słuchajcie, statku. Rozumiecie to? Nie mogę statku znaleźć, a jestem w stanie znaleźć, słuchajcie, kolejną świątynię. Wow, ej nie, to jest przeginka, słuchajcie. To jest autentycznie przeginka. No ale dajcie mi tutaj statek. Ej, serio, bo ja sobie tak pływam, pływam, pływam. Wy macie 14 minut odcinka, a ja mam tutaj, słuchajcie, no nie wiem, no ja pływam ze z pół godziny już. No i dobra, słuchajcie, jest chyba ósmy na naszej liście.
statek, a przynajmniej wrak statku. Tam, słuchajcie, jest też dirt, myślałem, że to statek, ale nie tym razem. Dobra, zbliżamy się tam. O, tam jest kolejny portal. Ej, tych portali też jest całkiem sporo, naprawdę. To jest może całkiem fajny pomysł, aby zrobić serio też oględziny tych portali, no nie? I zobaczenie, co tam, słuchajcie, nam akurat wypadnie. O, tutaj efekt delfina nam jeszcze spadł. Fajnie, dobra, otwieramy. I co my tutaj mamy? Kompas. Mamy dodatkowo papier. No map nie biorę ani jednej, ani drugiej tutaj. Dobra, gościu, muszę wpłynąć tutaj teraz. Ciach, o kurde, no tutaj to już sowicie, że tak powiem, dropnęło. Sporo papieru, nie mam już, słuchajcie, na wszystko miejsca. No to teraz tak, zostawimy zupki. Zupki są teraz nam najmniej potrzebne, więc biorę kask z wydajnością pod wodą, bo jest to, słuchajcie, Enchant Aqua Affinity. On mógłby nam się przydać, więc całkiem spoko. Czy ja tutaj byłem? Byłem w tej skrzynce. Nie, o kurde, w tej nie byłem. Ja cię kręcę. Jaka skrzynia. Patrz to, dobra, wywalam w takim razie, słuchajcie, teraz zamiast tego klocek drewna. Okej, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak i zrobimy sobie tak. Słuchajcie, 39 emeraldów, jeden diament, prawie stak żelaza po póki co 8 statkach. No, wynik myślę, że jest całkiem nie najgorszy. Serio, jest, powiedziałbym, że nawet grubo. Serio, dość grubo, no jak my mamy, słuchajcie, takie rzeczy. Wow, ej serio, naprawdę tych emeraldów jest dużo. Ja się nie spodziewałem, że my w ogóle tutaj znajdziemy więcej niż jakieś 10 emeraldów, a tu proszę. Dużo lądów nam się tutaj, słuchajcie, po bokach robi, więc nie do końca wiem, czy zaraz przypadkiem nam się ocean nie skończy. Mam nadzieję oczywiście, że nie, bo ja potrzebuję tutaj, słuchajcie, jeszcze dwóch statków. Potem niech się, słuchajcie, już ląd nam kończy. Ale póki co, tak jak mówię, dwa statki muszą być jeszcze tutaj znalezione. No i dobra, dziewiąty statek, słuchajcie, dziewiąty statek. Bierzemy węgiel, bierzemy dodatkowo, słuchajcie, ziemniaki. Idziemy oczywiście tu... O kurde, no nie gadaj, że tutaj nie... Jedna skrzynka? Ej, to jest w ogóle możliwe, żeby była jedna skrzynka? Ja rozumiem, że ten statek jest... No, no prawie go nie ma, ale... Ale jedna skrzyneczka? O kurde, słuchajcie, mam nadzieję, że... Nie, no nie ma więcej. Ej, słuchajcie, czajcie bazę? Jest statek z tylko jedną skrzynką. No dobra, no to był na pewno najgorszy statek do tej pory, no nie? Dziewiąty statek, słuchajcie, czyli został nam jeszcze jeden, słuchajcie. Jeszcze jeden. Ostatni statek, słuchajcie, do znalezienia. A w tym dostaliśmy w zasadzie... Nic. Znaczy... No dostaliśmy tam ziemniaka, no to brawo, no to super, nie? Ale... Ale to już jest przeginka, słuchajcie. Jakby trzecia świątynia obok siebie... To już jest za mocne. Ej, autentycznie, trzecia świątynia obok siebie. Serio, no trochę grubo. Ale okej, tutaj, słuchajcie, mamy ostatni nasz stateczek. Jest to statek, słuchajcie, dziesiąty w tym momencie. I pierwszy chyba dżunglowy, tak mi się wydaje. Dobra, zobaczmy, co tutaj, słuchajcie, się znajduje. Mamy pierwszą skrzynkę, a w niej... No dobra, nie najlepiej, ale też chyba bez dramatu, słuchajcie, bez dramatu. Dobra, dawaj mi tutaj cały papier, dawaj mi tutaj wszystkie ziemniory. Nie biorę bambusa. Bambusem, słuchajcie, tutaj interesować się... Na razie nie będę. Mamy tutaj kolejną skrzynkę. Oj, tutaj też sam papier, słuchajcie. I dodatkowo piórko. I pytanie, czy tutaj coś jeszcze na dole będzie? Będzie. O kurde, no dobra. Tutaj to już jest, słuchajcie, na grubości. Więc zabieramy to wszystko, słuchajcie, co się tutaj znajduje. I teraz mamy, słuchajcie, 10 skrzynek za nami. Musimy zobaczyć, co tam się znalazło. Znaczy, 10 statków, a nie skrzynek. Czyli teraz tak, słuchajcie. Mamy przede wszystkim 46 emeraldów. Jeden diament. Mamy dodatkowo stak żelaza i to ponad, bo są iron nuggety. Mamy, słuchajcie, tutaj 4 złota razem z tym. Mamy mnóstwo skórzanych itemów, jakieś butelki z expem i inne rzeczy. Pytanie, słuchajcie, czy faktycznie się to opłacało, bo mi to zajęło około pół godziny i jasne, raz się dostanie więcej deksów, raz mniej. Dajcie znać, co myślicie, a wy subskrybujcie kanał najlepiej dzwoneczkiem i wpadnijcie na sklep www.abra.ity. Pierwszy link w opisie. Kozackie bluzy, koszulki, kubeczki, naprawdę dużo fajnych rzeczy, więc warto obczaić, a ja wam jeszcze dobre godzineczka, eleczko i pół!